Cześć, z tej strony Czarownica i zapraszam dzisiaj Was na kopertówkę. Zaczynamy od papieru kraftowego, który mam przycięty tutaj na 6 cali, a po długości na 10,5 cala. Następnie skorujemy go na 3,5 cala, a także na cali 7. I to skorowanie na 7 cali, ja jeszcze tutaj dodatkowo tak jakby przesuwam o pół rowka, po to, że to będzie nasza górna klapka, która pod sobą będzie musiała pomieścić kilka warstw papieru. I tak się prezentuje tak naprawdę nasza zbigowana baza. To będzie nasza dolna warstwa, a to będzie nasza klapka. Teraz, żeby to była kopertówka, to będę wyznaczać sobie przód tej naszej klapki. Muszę wyznaczyć sobie środek i zaokrąglić go tak, żeby przypominał kopertę. W moim wypadku będzie to 3 cale. Ja sobie tutaj to na bigownicy zaznaczę, a następnie za pomocą gilotyny dotnę sobie tutaj boki tej górnej klapki do trójkąta. Możecie to zrobić oczywiście na trymerze, możecie użyć nożyka. Na gilotynie też spokojnie dacie radę. O, zobaczcie, wyznaczam sobie środek na linii cięcia oraz przykładam sobie to do końca mojej kartki, czyli razem z bigowaniem. I to samo powtarzam z drugiej strony. Kropkę łączę tak naprawdę po linii, w której tnie gilotyna, z moim bigowaniem. Teraz pozostaje mi tutaj zaokrąglić ten nasz dziubek, żeby to wyglądało bardziej jak koperta. Ponieważ to jest papier kraftowy, nie zawsze chce się to fajnie wyciąć dziurkaczem. Te papiery bywają bardzo twarde, no więc można to sobie równie dobrze wyciąć nożyczkami albo po prostu, tak jak stało się mi tutaj, docinam tylko to, czego dziurkacz nie obciął. Teraz upewniam się, że wszystkie linie mam dobrze zeskorowane. Przejeżdżam jeszcze raz kością introligatorską. Tutaj próbuję wypłaszczyć tą powierzchnię, która powstaje między dwoma bigowaniami. To sprawia, że kartka nie będzie nam się tak bardzo sama z siebie otwierać. No i przyszła pora, żeby pomyśleć o jakimś wiązaniu. Ja tutaj biorę sobie wstążeczkę satynową i przyklejam ją sobie na czerwoną taśmę. No i przychodzi pora na papier, mój ulubiony, różany, z najnowszej kolekcji. Ta kolekcja Gone with the Wind bardzo mi przypadła do gustu. Jest taka trochę kobieca, trochę romantyczna, ale też daje tutaj dużo możliwości, żeby dołożyć też swoje dodatki i jest taka neutralna, że może być i w formie vintage, i w formie bardziej nowoczesnej. Zobaczcie, ozdabiam sobie nią tutaj całą moją kopertę, no i stwierdziłam, że ten trójkąt będzie bardziej taki kwiatowy, a środek wypełnię tymi paseczkami. No i teraz zobaczcie, zaznaczyłam sobie, gdzie mam wstążeczkę od góry, żeby mi się spasowała wstążeczka na dole, dokładnie w tym samym miejscu za pomocą czerwonej taśmy umieszczę wstążkę. Chcę, żeby ona była pod papierem, więc to jest dobry moment, żeby to zrobić. Nadmiar tutaj wstążki mogę sobie dokleić klejem. To nic nie przeszkadza, za chwilę i tak będziemy przyklejać właśnie na to ten papier. I nie od tej takiej bardzo ozdobnej strony, gdzie mam tutaj okna i kwiaty, ale właśnie od tej strony w paseczki. Moja koncepcja i zamysł był taki, żeby właśnie to ta klapka była ozdobą całości i żeby to ta klapka przyciągała jakby wzrok, żeby na niej koncentrowała się uwaga osoby, która tą kartkę dostała. Ja tutaj rozprowadzam równomiernie klej, zwłaszcza tutaj na krawędziach i przyklejam po prostu, patrzę jeszcze gdzie jest góra i dół, bo tu są literki w tle, więc dobrze by było, żeby nie były do góry nogami. No i na ten dolny panel, na który będzie nachodziła nasza ozdobna klapka, przyklejam sobie ten prostokąt. No i teraz zobaczcie, mam już tak naprawdę całość bazy złożonej, no i pora ozdobić naszą klapkę.
Ja tutaj używać będę tekturek, będę używać elementów wyciętych z wykrojników Crafty New Design. One są co prawda wydane teraz w edycji zimowej, ale słuchajcie, te listki są tak piękne, że spokojnie ja ich używam do wszystkich prac, wiosna, lato, jesień, zima, jestem w nich po prostu zakochana. Mam tutaj jeszcze docięty taki element z takiego samego kraftowego papieru z dodatkową naklejką z napisem dla Ciebie. Przyklejam to sobie na szybko, naklej na gorąco, ponieważ chcę, żeby ta kompozycja tutaj szybko mi zaschła. Tutaj właśnie mam te wycięte elementy z wykrojnika. Przyklejać je będę również naklej na gorąco. Tutaj super pod te jakby kuleczki w tej skrapce można klej nałożyć tak, żeby go nie było widać. I z takich elementów sobie tutaj zbuduję moją kompozycję. Zobaczcie, Craft and New Design posiada różne te wykrojniki. To są takie listki w kuleczki. Mam tutaj, zobaczcie, z boku widać na stole takie bardziej listeczki. Teraz przykleję sobie różyczki tak, żeby wiedzieć, gdzie jest mój taki element centralny tej kompozycji. Zazwyczaj kleję je w ilościach nieparzystych i są to zazwyczaj sztuki 3. Teraz pozostaje mi już uzupełnianie całości kompozycji i zrobienie tak, żeby było ładnie. Możecie tutaj użyć oczywiście koronek i tak dalej. Ja mam przygotowane, zobaczcie, jeszcze takie listki z bardziej takimi okrągłymi tymi listeczkami. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je troszkę dociąć. No i tutaj bałam się, żeby już mi te wąsy z kleju na gorąco nie odstawały nigdzie, więc za pomocą pensety i kleju Magic dokładam je sobie pod te różyczki, które przed chwilą przykleiłam. I układam je w taki sposób, żeby trochę tą kompozycję porozciągać, ale żeby również pozapychać te takie bardzo białe miejsca, które w tym momencie mi się tutaj zrobiły, dlatego że chciałam użyć różnych liści, no i te z kuleczkami stanowiły jakby moją tylko bazę. Ponieważ papier sam w sobie, zobaczcie, posiada liście, to nie chciałam, żeby ta kompozycja też była przesadzona i żeby nie było widać, co tam się w ogóle na niej dzieje. I moim zdaniem fajną metodą przy takich zdobnych papierach i przy kolorowych jakby tych skrapkach i kwiatach jest dołożyć tekturki. Ja bardzo lubię je kolorować i tak dalej, ale właśnie w takich pracach, które już są w sobie bardzo kolorowe i zdobne, lubię używać jej w takiej formie sauté, niepomalowanej, w takim kolorze właśnie birmaty czy drewna, po to, żeby właśnie jakby odciążyć tą kompozycję i dodać takiego lekkiego elementu, który nie jest tak naprawdę w żadnym kolorze, który występuje już w samych papierach i wreszcie ozdobie. Tutaj dołożyłam budkę dla ptaków, którą ostatnio dokładam chyba do każdego mojego projektu, bo tak mi się podoba. I takie malutkie, słuchajcie, listeczki, które są no naprawdę malutkie i są tylko taką wisienką na torcie, która przyciąga tak naprawdę w tym momencie, zobaczcie, wzrok do tej górnej klapki. No i tak jak Wam powiedziałam, zaplanowałam, że w środku zrobię sobie miejsce na jakiś prezent w postaci papierka ze znakiem wodnym. I po prostu biorę sobie kawałek papieru kraftowego, kawałek papieru z tej naszej kolekcji i przyklejam sobie jedno na drugie. I po prostu papier kraftowy wkleję do środka, klejąc tylko trzy jego boki, kształt litery U. I tak naprawdę to już będzie moja gotowa kartka. Ja bardzo lubię kolor kraftowy, więc nie zaklejam jej tej kartki bardziej. Natomiast jeżeli chcecie, to oczywiście śmiało. Mam tutaj miejsce na życzenia, nawet na sporo życzeń, także myślę, że fajnie będzie tutaj napisać coś od siebie. Miejsce na jakieś pieniądze. I tak prezentuje się całość. Mam nadzieję, że Wam się podobało.